cześć, dzisiaj mam dla was wiertarkę firmy Parkside, jest to wiertarka z Lidla. Dzisiaj w Lidlu możemy dostać taką wiertarkę za 80 zł oraz wyżynarkę za 100. Generalnie mam też tą wyżynarkę, ale przetestujemy ją sobie kiedy indziej. Na razie skupmy się na wiertarce. Oczywiście producent dorzucił tutaj nam walizeczkę, która jest raczej z cienkiego plastiku, a te zatrzaski nie trzymają zbyt mocno. Ale generalnie walizeczka to jest tylko dodatek, a więc skupmy się na samej wiertarce. Po otworzeniu prezentuje się ona tak. Kolor jest nieco jaśniejszy niż na opakowaniu. Opakowanie prezentuje się w taki sposób. W drugiej części pudełka znajduje się instrukcja oraz metalowa miarka. Na pewno na plus jest, że ona jest metalowa, ponieważ widziałem, że niektórzy to z plastiku, mam to bez sensu, bo to się od razu łamie. Także miareczka fajnie. Tutaj dostajemy także rączkę. Przewód jest dosyć długi, także to na pewno też na plus. Sama wiertarka jest dosyć ciężka. To się prezentuje po założeniu rączki. Tutaj mamy przycisk do udaru. Tutaj przełącznik do przełączania obrotów między kręcenie się w prawo, kręcenie się w lewo. Oczywiście spust. Generalnie ten przełącznik do zmiany obrotów prawe, lewe chodzi bardzo płynnie, także dla jednych może być to plus, a dla drugich minus, ponieważ może się łatwo przełączyć podczas wiercenia. Zobaczmy teraz, jak to się sprawdzi w betonie. Wierci ładnie, spróbujmy teraz z udarem. Generalnie wierci bardzo ładnie. Generalnie, jeśli szukacie przyzwoitego sprzętu za niewielką kasę, to lećcie do Lidla, póki jeszcze są. Ja się z wami żegnam i narka.